oddać po znanym, nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zrębie państwa polskiego i broniącym jego niepodległości. Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego, podziemnego państwa polskiego, walecznych powstańców warszawskich oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu. Cieszę się, że Duda jest. Już się zaczęło. Myśli pan, że zrobi się z tego wolna Polska? Nie, tak. Ja jestem przekonany, że już są pierwsze kroki zrobione. I naród już się do widział, że to była prawda, co Duda mówił. Rozumiem. Przepięknie. Ja żałuję, że nie mam trochę mniej lat. Aha. Tyle to za dużo. Rozumiem. Tak. Ale serce rośnie. Tak. Ale ja tęsknię za z wojskiem. Bo wojsko pan wybrał. Pan był w szkole podoficerskiej przed wojną jeszcze. Tak. No ja jak tylko w maturę, to poszedłem do wojska w Poznaniu. Byłem w 57 pułku do plutonowy podchorąży. Gratulacje, wielki szacunek i dziękuję panu. Jako człowiek młodszy. Piękny mundur. O, dziękuję. Ale to tak, że tak powiem, tak przebierańcy, czy pan ma prawo do tego? Ja mam prawo do tego, ja służyłem w tej jednostce. Rozumiem, rozumiem. W jakich latach? 82. Ciężko było? Bardzo. To znaczy, ile pan był tam lat? Trzy lata? Dwa lata. My służyliśmy dwa lata. My byliśmy kompanią specjalną przydzieloną do batalionu rozpoznawczego. To była tak zwana kompania specjalnego przeznaczenia. Myśmy działali w grupach pięcioosobowych. To na trzecią wojnę światową? No, my byliśmy podobno przygotowani na obronę, ale nie na atak, także nie wiem. No. Trudno mi jest powiedzieć, my żeśmy działali na tyłach. Jak pan ocenia wyszkolenie wtedy? No, dosyć dobre, dosyć dobre. Ja byłem jednym z żołnierzy, który ćwiczył żołnierzy w walce wręcz. Dlatego, że uprawiałem sporty takie. Dużo żołnierzy zostało później w wojsku zawodowo? Dużo ma pan kolegów do dzisiaj? Nie mam za dużo kontaktów, dlatego że jestem w Kanadzie, ale mam kolegów, którzy służyli właśnie w batalionie szturmowym w Dziwnowie, z którymi właśnie teraz próbujemy trochę odtworzyć taką grupę. Spotkałem jednego na Kaszubach właśnie. Właśnie ja. No, ale my byliśmy też w tym, w Niagara on the Lake. No właśnie. Jest sentyment? Oczywiście, to tęsknota, to było inne życie. Tęskni się za tym. Pomimo tego, że to, że tak powiem, politycznie teraz się mówi, nie, że to nie bardzo. Ja służyłem wojsku dlatego, że chciałem służyć. Ja służyłem wojsku, ponieważ miałem służyć i to byłoby przysługa. I doszedłem do wniosku, że lepiej służyć tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie mnie dadzą. Dlatego ja wybrałem wojska powietrzne desantowe. Chociaż, tak jak wszyscy mówią, że w Krakowie była taka jednostka. Ja jak dostałem przydział do brzegu, to byłem trochę podłamany. Myślałem, że a potem się okazało, że jednak to była bardziej elitarna jednostka niż w Krakowie. Tylko ludzie o tym nie wiedzieli po prostu. Tak, to była taka zakamuflowana.
Rozumiem. Było dużo takich wojsków wtedy, Ludowym Wojsku Polskim? Było 5 jednostek rozpoznawczych, takich batalionów, takich kompanii specjalnych, z którymi my żeśmy często się spotykali na różnych ćwiczeniach. Na czym polegało szkolenie głównie? Walka wręcz, oprócz tego? Walka wręcz, minerstwo. To była zasada, że my żeśmy działali do 150 km za linią frontu. Naszym zadaniem polegało to, że my mieliśmy spaść tam i się zakamuflować, zdobyć najwięcej informacji i przekazać przez linię frontu. Rosjanie odwołują się do swojej tradycji sowieckiej wojskowej. Czy Polska powinna się odwoływać również do tradycji Ludowego Wojska Polskiego? A ja myślę, że powinniśmy się odwoływać do naszego wojska, nie ludowego. Może jeżeli to jest połączone z rosyjską... Nie, ja nie mówię, że oni jak gdyby zachowują tę ciągłość, mają gwiazdy. Oni mogą zachowywać. Mamy piękne historie naszej międzywojennej armii przecież. Wojna 20 roku pod Warszawą, przecież to, co żeśmy zrobili. I pan się do tego odwołuje, to jest pana tradycja. Oczywiście, to jest dla mnie, tak. To jest... My jesteśmy Polacy i powinniśmy się odwoływać do naszej historii, a nie do historii obcego państwa. Może pan przedstawić na końcu? Nazwisko Marek Leśniak. A stopień? Ja byłem starszy szeregowy kompanii specjalnej. Moja funkcja była radiotelegrafista. Dziękuję bardzo. Proszę.